Hej, cześć, siemanko, z tej strony ja ci wam przedstawię recenzję oraz test wieży Sennheiser. Wieżę kupiłem wczoraj za 4 dyszki, była w tragicznym stanie, była cała zakurzona, nie działała tak jak powinna, nie działa do tej pory tak jak powinna. Działa fajnie tutaj kasety, jest autostop, nie mam niestety możliwości tej dni nagrywania, bo jest połamany tutaj guzik krek. Z tyłu wieży ma wejście CD. Na dzisiejsze czasy to się nazywa AUX. Radio nieprzystrojone. Próbowałem przystroić, ale połamałem rdzeń ferytowy. Jest jeszcze coś takiego jak gramofon. Zgaduję, że pewnie też niesprawny. Po tym wezmę tylko latarkę. Moment. Zaraz pokażę, po czym poznaję. Tak jak położę, powinno być dobrze. No nie do końca dobrze. Widzicie tutaj to? Wychodzi to cały czas. Nie mam akurat zbytnio pokazać, bo nagrywam z ręki. Nie mogę cały czas wziąć się zebrać, żeby kupić jakiś statyw do lepszego nagrywania. No mniejsza. Wieża była w stanie tragicznym. W zestawie była wieża oraz parę tych dwóch kolumnianek. One do tej pory są w takim stanie. Tylko trochę tutaj wziąłem wcięcia, wyczyściłem. Nawet nie prałem skownic, bo ich się nawet nie zdejmuję, szczerze mówiąc. Może najpierw wam pokażę, że radio jest nieprzystrojone. Sam widzicie, że z trudem odbiera Radio Yard. No dobra, może włączymy sobie kasetę. Trzeba chwilę poczekać, bo jest zawsze rozbiegówka na początku kasety. O, już idzie pierwsza muzyka. Wiesz, naprawdę ma kopa. Tutaj ciekawostka z balansu, co zrobiłem. Na lewym grają obydwa, ściszone tylko. I na prawym tak samo. Zrobiłem tak, bo nie działała końcówka mocy. Teraz działają obydwie. A widzicie też tutaj, że z trudem wsuwają się potencjometry. Naprawdę fajnie działa taki sprzęcik. Postanowiłem za 4 dychy, bo to tam taki pieniądz i tak stargowałem 3 dychy z dostawą do domu. Poprosiłem sprzedawcę, żeby dowiózł. Normalnie tym zapłacił 3 dychy, ale wolałem tą dychę dopłacić i mieć problem z głowy. Tutaj widzicie, że brakuje klawisza, przez co nie można włączyć drugiej kieszeni. Podejrzewam, że jest sprawna, bo się przesuwa poza tym klawiszem właśnie brakującym. Mamy tutaj możliwość przyspieszenia wysokiej tutaj szybkości taśmy. Miałem możliwość, przepraszam, jeszcze raz, była możliwość kiedyś w tej wieży nagrywania, no ale właśnie z powodu tego połamanego guzika do rek nie można nagrywać. Działa za to pauzy. Tutaj obydwie się kieszenie otwierają i zamykają oczywiście. Wież jest tak jakby w jednym segmencie, przez co jej się tutaj nie rozkłada na segmenty, tak jak mojej Diory nowej. Tam jeszcze mam trochę sprzętu, audio, dwa laptopy, które czekają na naprawę. Dwa wzmacniacze, jeden tuner do jednego zestawu wieżowego, który tam dwusegmentowa wieża jest na górze, kolorofon. Właściwie między kolorofonem a tym wzmacniaczem jest ta wieża dwusegmentowa. Kolorofon, wszystko tam działa ogólnie. Z tego sprzętu audio to też. Tam wieża stoi, nie do końca sprawna, może pokażę też. Nie działa na płyty, te ja zakleiłem, bo pękły.
kasety nie do końca odtwarza, są zniekształcenia. Kiedyś miałem podobną wieżyczkę i bardzo dobrze się spisywała, z tym, że jedyną różnicą, którą tam była zawarta, to były metalowe tutaj te końcówki suwakowe i nie była taka regulacja głośności oraz balansu i zresztą rozrzucone na dwa tutaj osobne suwaki połączone ze sobą klejem prawdopodobnie przez firmę, tylko było po prostu na klasyczny potencjometr, coś mniej więcej takiego. Nie mam akurat jak pokazać, ale o, mam. Coś takiego mniej więcej jak tutaj było zrobione. Tutaj idą oczywiście tylko i wyłącznie dwa głośniki, bo to jest wieża, tak? Czyli niepotrzebny to jest system quadro. Myślę, że to będzie na tyle. Dam wam od razu zapowiedź testu, który będzie za około półtora miesiąca. Zamierzam zamówić na OLX na tablicy kolumny ZG40C. Ceny ani danych kontaktowych nie podam. Specjalnie to robię, żebyście mi nie zgarnęli. Po prostu do tej wieżyczki, którą tutaj mam, tak. Do wzmacniacza Diora WS354. Zamierzam kupić te kolumny, zrobić tutaj trochę miejsca, subwoofer usunąć i wstawić tutaj dwie kolumny ZG40C. Bardzo fajne jest w tych kolumnach to, że to jest typ obudowy z membraną bierną, czyli de facto nie ma obudowy otwartej, ale jest membrana bierna, która robi te większe ciśnienie. Ja będę się z wami żegnał. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału. Wbijajcie również na fanpage na Facebooku, link tradycyjnie w opisie. Ja się z wami żegnam, cześć, mineczko, nara.